Siema, lecimy dalej z kwestikami tutaj. Kolejne mobki do zabicia. I zobaczymy, co będzie dalej. Jestem ciekawy, kiedy będzie kolejny dungeon do zrobienia. Powinien być chyba jakoś za niedługo, bo dawno nie było żadnego dunga. No i mamy kolejne mobki. Po prostu go zejdę. Pyk. Mobki jakieś giga wymagające to nie są. Dobra, mamy to. Trzeba uwolnić ziomeczka. I pogadać. Tyle? Chyba tyle. Trzeba iść dalej. A. Później będę musiał porobić te side questy, bo troszkę się ich nazbierało. Znowu jakaś cutscenka. F. No, dobra. Tyle. I muszę kliknąć te Firefly'e. Jeden, drugi i tam będzie trzeci. Pyk. I tutaj mamy... Aha, nie, aż tam jest trzeci. Dobra. Są trzy. Wait for the lab to open. Zaświeciły się. Go to the lab. Co to jest? Wygląda jak dungeon. Dobra, tu muszę naklikać sobie. Mam jedno. Tam jest drugie. Tak. I ostatnie mamy tutaj. Dobra, gotowe. I co? Aha, i ten mi będzie gadać teraz. No dobra. No i mamy bitkę. Trzeba bić mobki, pyk. Łe, te mobki to słabe. Na hita. Tyle? A, jeszcze idą jakieś. Pyk. Tutaj jeszcze jakieś. Dawaj tego. Nie chcę mi stargetować tego. Ziomeczka. O, dawaj, dawaj, dawaj. Pyk. Jeszcze 10 sekund. 1200. Pójdą jakieś mopki. Pyk, pyk, pyk. Mam zaaktywować orby. Jeden. Jakiś mobek idzie. Drugi. Tą mobkę uwalimy. I trzeci. Dobra, mamy to. Jeszcze jakiś mobek. O, skrzyneczka. A nie dostałem nic? Ciekawe. Turn in. 29 poziom. Dobra, powrocik. Tyk. Reputacja podniesiona, dostałem łuk nowy. Wybiłem 29 poziom. Tutaj mamy reputację. Dobra, no kupuję to. Dzięki temu chyba szybciej będę się poruszał po tej miejscowie. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Skille, upgrade i achievement. No i tyle. I teraz co? Muszę być 30 level.
Aha, i muszę czekać 14 godzin. To porobimy sobie... Co porobimy? Tego dunga sobie zrobimy. Mam po, chociaż tego jeszcze dunga mam do zrobienia. Elita, mogę go zrobić? Nie mogę. Dobra, to polecimy najpierw tego. Camp Carlian. A później tego Swampa. Matchmaking, no i czekamy. Dobra, znalazłem mi ziomeczków. Też z 29 levelami. No i co, idziemy. Nie wiem, czy oni się jeszcze ładują, czy co. Tak zamulają. Ale ja nie będę czekał na nich. Tyle czasu. Sobie po prostu będę bił te mobki. Pyk. Sporo tych mobków tu jest. Mam też kilka itemów do zgarnięcia z tego dunga. Więc zawsze gear score trochę pójdzie do góry. Dobra, mamy to. Chyba możemy iść dalej. Mamy kolejną grupkę mobków. Dobra, chyba tyle. Ciekawe, ile bossów będzie w ogóle na tym dungu. O, otworzyły się schodki. Dobra, jest pierwszy bossik. Chyba trzeba dźwignię odpalić? Nie wiem, odpalili, dobra, git. No to bijemy go. Tak. Dźwignie dalej się świecą, ale nie wiem, o co chodzi z tymi dźwigniami. Bijemy go po prostu i tyle. W miarę szybko pada. Ja robię największy damage. I co przynajmniej. Trzeba patrzeć na ziemię, bo kiepsko byłoby się wywalić. Kurde, przez to, że ja... O, już mnie wyprzedził chłop. Przez to, że ja robiłem największy damage. Wydaje mi się, że dlatego mnie targetował ten boss. Nie mam pewności, że tak było, ale mogło tak być. No, dobra, padł. Zostanę. Akcesoria dostałem, akcesoria. 3 gear score'a. Strasznie małe wartości są w tej gierce. Dobra, wskakujemy. I lecimy w dół. O, trzeba dodżować. D. A. Tak. No, jakieś mega trudne to nie było. Ale nie może być mega trudne, żeby telefoniarze dali sobie radę. Dobra, achievementika jeszcze sobie odebrałem. Lecimy, tu jakieś kolejne mobki są. Lamy wszystko po kolei. A co? Jakiś kapitan. Dobra, tyle. Jest kolejna grupka mobków. I tu też mamy kapitana. Do upalenia. Okej. I tu jest bosik kolejny. Tak trochę wygląda.
A, jest bosik kolejny. No, niech mnie tepnie. Walimy bosika. Ammo box. Mamy to rozwalać. Ale mój team to ma chyba wywalone w to. Znaczy, dobra, biją. Dobra, mamy to. Teraz bosika bijemy. Jakim cudem ja dostałem damage, jak byłem daleko? Czemu ja damage dostaję? Kolejny znowu ammo boksik do rozwalenia. Mamy to. O i bo spadł. Druga skrzynka. Dostałem gauntlety. Hit. A i tylko hit. No okej. Okay. No i sloty, nie? 60 gier skora. Lecimy dalej. Zobaczymy, czy tu też będą trzy bossy, tak, na poprzednim dungo. Tu jest znowu jakiś kapitan. Mamy tego kapitana. Dawaj, siódemkę, odpalimy wszystko po kolei. Dobra, tyle. Idźmy dalej. Jeszcze jakaś grupka mobków. Nie wiem czemu, ale ten dungeon designem mi przypomina Albiona trochę. W Albionie na początku gry, jak się zaczyna gierkę, pierwsza ekspedycja chyba jaką się robi. Solo ekspedycja to są właśnie tacy piraci, nie? To mi tak mega przypomina to. No i jest kolejny bossik. I pytanie, czy to jest ostatni boss. Zobaczymy. Ale bardzo możliwe, że tak. W miarę szybko pada. Szóstkę zaraz będę miał. O, palimy sobie. Czwórka, piątka, dwójka. Nie ma drugiej fazy jakiejś takiej? Chyba nie. Oj. Jednak ma. Musimy dodżować Flying Blades. No nie jest to jakieś mega skomplikowane. One też za dużo nie biją, nie? To by było trudne, jakby one one-shotowały. No tak to. Dostaniesz nawet trzema. Nie dostanie. Go nabiję po 1012 KHP, nie? No i tyle. Dostałem gauntlety. Dobra. Czyli to jest koniec tego dungeona. Mamy gotowego dungeona. Bierzemy sobie achievementy. I jeszcze chyba będzie jeden do zrobienia. Achievement. Tutaj pyk. Dobra, czyli to mamy zrobione.
Sidequest, że zrobiłem dzięki temu. Później będzie Elite Dungeon. Ten sam, tylko Elite, nie? I później będziemy mieli Swampa. Hytla dostałem też chyba, no. Dobra, ale póki co to tyle i do następnego.